Programy, deklaracje, komentarze, opinie, czyli debata przedwyborcza w RDN. W najbliższy czwartek, 10 października, między 16 a 17, starcie liderów największych partii w regionie. Słuchaj nas i decyduj, na kogo zagłosujesz w najbliższą niedzielę, 13 października. Dorota Kunc. Jesteśmy. Dzień dobry, witamy. Za stołem realizatorskim Rafał Huszno, technicznie Katarzyna Antosz i Hubert Motyka, odpowiedzialni między innymi za przekaz live na radiowym Facebooku. Przed mikrofonem Dorota Kunc, raz jeszcze dzień dobry. Na falach 103,6 FM, w RDN Małopolska, rzecz jasna na żywo, debata przed wyborami parlamentarnymi, które już w najbliższą niedzielę, 13 października, są z nami szef okręgu PiS, poseł Włodzimierz Bernacki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Szef Ludowców, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. I były starosta Bocheński, trójka na liście Koalicji Obywatelskiej, Jacek Pająk z Bochni, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor. Proszę państwa, technicznie debata ma trzy rundy. W pierwszej moje trzy identyczne pytania do państwa. Będą też w drugiej turze wzajemne pytania do siebie oraz na koniec podsumowanie tej dyskusji. Czas jest ściśle reglamentowany. Na każdą odpowiedź macie państwo 1,5 minuty, na zadanie sobie pytania 30 sekund i na odpowiedź też podobnie. O tym, że czas się kończy, będzie przypominał specjalny gong, który przygotowaliśmy, a pytania padają w kolejności alfabetycznej. Jako pierwszy odpowiada więc Włodzimierz Bernacki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Jacek Pająk. Wszystko jest jasne? Przystępujemy do debaty? Tak jest. Gotowi. Zaczynamy. Gotowi. Startujemy. Runda pierwsza. Moje pytanie do państwa. Przypominam, na odpowiedź macie panowie 1,5 minuty. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział ostatnio, cytuję, jeśli PO powróci do władzy, to realną perspektywą jest podniesienie wieku emerytalnego i zlikwidowanie programu 500+. No i pytanie moje, czy waszym zdaniem jest to możliwe, czy którakolwiek partia się na to zdecyduje? W mojej opinii, nie tylko mojej, ale mojego środowiska politycznego, naprawdę istnieje bardzo, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo, że te rozwiązania ustawowe, które dotyczą sfery socjalnej, rzeczywiście są takimi, które no przede wszystkim są gwarantowane przez obóz Zjednoczonej Prawicy. No trudno jest nam tutaj wierzyć w takie czy inne zapewnienia czy zapowiedzi wypowiadane przez polityków opozycji, bowiem historia pokazuje, historia ostatnich lat, poprzednich rządów ośmiolecia i wcześniejszych rządów PSL, SLD pokazują, że tutaj z dotrzymywaniem obietnic, jeśli chodzi o środowiska opozycji politycznej, było bardzo różnie. Natomiast my zarówno w swoich działaniach, jak i również w tych swoich programach i planach jesteśmy wyjątkowo konsekwentni. Ile mamy czasu do końca? 23 sekundy. Praktycznie jesteśmy na tak zwany styk. Pan poseł skończył przed czasem. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada na to samo pytanie. Program 500+, który jest kontynuacją polityki rodzinnej, którą rozpoczęliśmy, którą ja miałem okazję wprowadzać, takich rozwiązań jak roczne urlopy rodzicielskie, macierzyńskie, płatne, 1000 zł na każde dziecko, budowę żłobków w programie Maluch, czy przedszkola za złotówkę. I teraz w tej kadencji wprowadzony program 500+, który jako jedyna partia opozycyjna w 100% poparliśmy, będzie utrzymany. Ja jestem za utrzymaniem. Uważam, że polityka rodzinna przyniesie tylko efekty wtedy, kiedy będzie polityką trwałą. Nie wolno jej co 2-3 lata czy co kadencję zmieniać. Dlatego zgłaszaliśmy już na początku, kiedy był wprowadzony program 500+, poprawkę, żeby on był też na pierwsze dziecko. Niestety została ona na początku odrzucona przez rządzących. 226 posłów klubu PiS głosowało przeciwko tej poprawce i wprowadzeniu 500+ na pierwsze dziecko. Teraz to się stało i bardzo dobrze. My potrafimy powiedzieć i docenić, że ktoś zrobił coś dobrego. Chcielibyśmy tylko też, żeby zauważono te działania, które były wcześniej, które umożliwiły rozpoczęcie polityki rodzinnej. Jeśli chodzi o wiek emerytalny,
to nasi rodacy zanegowali tą zmianę w wyborach 2015 roku i nie ma do tego powrotu. Trzeba szukać nowego rozwiązania, które da szansę emerytom żyć godnie, a takim rozwiązaniem jest emerytura bez podatku. Szkoda, że w tym parlamencie została odrzucona, ale wrócimy do tego w następnej kadencji. Czas się skończył. Jacek Pająk odpowiada jako trzeci. Nie ma dzisiaj chyba żadnej rozsądnej siły politycznej na polskiej scenie, która negowałaby rozwiązania wdrożone w tym obszarze przez obecnie rządzącą partię. Dzisiaj, powiedzmy sobie otwarcie, jakiekolwiek rozwiązanie przeciwne to polityczne samobójstwo. Ale też trzeba zrozumieć, że ten wiatr dziejów, który jednak w ciągu ostatnich kilku lat pokazał nie tylko i wyłącznie w Polsce swoją siłę oddziaływania, dzisiaj determinuje każdą władzę i to abstrahując od tego, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy jakakolwiek inna koalicja opozycyjna wobec Prawa i Sprawiedliwości, nikt dzisiaj nie podejmie takiej decyzji, która by naruszała przywileje socjalne Polaków. Uważam, że oczywiście rozwiązania na rynku pracy dzisiaj są niezbędne do przyglądania się tej sytuacji. Pan minister Kosiniak-Kamysz też doskonale zna ten temat, ponieważ wszelkiego rodzaju informacje, badania, analizy wskazują na to, że ten deficyt pracowników na polskim rynku pracy jest istotny i to może być poważna bariera dla rozwoju, ale rozwiązanie w postaci odwrócenia na przykład tej reformy, tej ustawy zmniejszającej wiek emerytalny, którą wprowadził PiS, jest rozwiązaniem niemożliwym do zrealizowania i co więcej niemożliwym, bo to wola Polaków, wola naszych obywateli na to nie pozwala. Szukamy rozwiązań pozytywnych, takich jak na przykład zachęcanie ludzi do pozostania na rynku pracy w dłuższy sposób. Wszelkiego rodzaju formy poprawiania, wzmacniania ich kwalifikacji są również tutaj tymi rozwiązaniami, które będziemy promować. I czas się skończył. I moje drugie pytanie do panów, także identyczne dla całej trójki. Jakie jest wasze stanowisko w sprawie ochrony życia? Czy jesteście za całkowitym zakazem przerywania ciąży? Pan poseł Bernacki. Ja jestem za, po pierwsze, tymi rozwiązaniami formalno-prawnymi obecnie obowiązującymi, ale uważam również, że powinniśmy pójść o krok dalej i dokonać zmian w prawie takich oto, które by uniemożliwiały dokonywanie aborcji ze względów eugenicznych. To jest, wydaje się być zupełnie naturalne i to wydaje się być zupełnie normalne, przede wszystkim normalne w sensie zgodności z prawem naturalnym, czyli tym prawem, które powinno być dla nas tutaj wiążące i fundamentalne, bo tylko ta zgodność gwarantuje no, brak wątpliwości o charakterze również moralnym. Tylko ta zgodność powoduje, że normy możemy uznać za normę prawa. To jest jak gdyby jeden wymiar. Natomiast druga kwestia, która w mojej opinii jest tutaj bardzo istotna i bardzo ważna, to jest to, że to, co związane jest z obowiązywaniem obecnych rozwiązań formalno-prawnych, zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego i czekamy na to, aby Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął tę właśnie kwestię. Wydaje się i mam taką nadzieję, że to rozstrzygnięcie będzie takie, jak przed chwilą przedstawiłem, a więc zakaz również aborcji ze względów eugenicznych. I czas się powolutku kończy. To, co państwo słyszycie, to jest odliczanie tych ostatnich sekund. Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz na to samo pytanie odpowiada. Ja jestem za ochroną życia i udowodniłem to w tej kadencji. Gdy przyszedł do Sejmu obywatelski projekt pani Barbary Nowackiej dotyczący liberalizacji obecnego prawa aborcyjnego, takiej aborcji na życzenie do 12 tygodnia, bo takie było główne założenie tego projektu, to jako jedyny złożyłem wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Nie padł ten wniosek ze strony tych, którzy obiecywali to swoim wyborcom. Mówię o partii rządzącej. Ja zabierałem głos jako ostatni. Najpierw zabierali głos posłowie PiSu jako największego klubu, później pozostałych. My jako wtedy klub najmniejszy zabieraliśmy na końcu. I ten wniosek padł z naszej strony, więc czyny, nie słowa. W tej kadencji można było dokonać wielu zmian i to obiecywała partia rządząca. Niestety do niczego nie doszło. Mając samodzielną większość, nie wprowadziła żadnych
rozwiązań, szczególnie w ochronie życia. Nie zmieniła tych przepisów i myślę, że to dzisiaj trzeba też jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie trzeba było czekać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo można było złożyć w tej sprawie ustawę. Ja uważam, że przy tych rozgrzanych dzisiaj emocjach, które no niewątpliwie dzielą też społeczeństwo, zachowanie tego rozwiązania, które teraz obowiązuje, jest jedyne możliwe. Chciałbym, żebyśmy kiedyś podeszli poważnie do debaty na temat aborcji eugenicznej, ale nie jest to ten skończył, moment, panie pośle. Jest teraz. Jako trzeci odpowiada Jacek Pająk. Absolutnie jestem zwolennikiem dotychczas wypracowanego kompromisu. To jest efekt bardzo długiego i jak państwo pamiętamy, jak pamiętacie państwo, bo ja również przecież uczestniczyłem w tych dyskusjach i wówczas jako zdecydowanie młodszy człowiek, ale po tylu latach widzimy, że ten trud zderzenia różnego rodzaju argumentów ze sobą, ale i też ten trud zaakceptowania wypracowanego rozwiązania, to dla nikogo chyba nie było łatwe, bo pewnego rodzaju zacietrzewienie można było obserwować z obydwu stron tych biegunów tego politycznego, ale i również etycznego sporu. Dzisiaj mamy wypracowane rozwiązanie, które tak naprawdę nikogo nie satysfakcjonuje, ale to jest rozwiązanie, które sprawia, że usuwamy to z takiej bieżącej, agresywnej dyskusji politycznej. I wydaje się, że akceptacja dla tego rozwiązania jest też pewnym elementem budowy takiej zgody społecznej, pewnego elementu, który powinien być ponad podziałami i nie być przedmiotem takiego zacietrzewienia, takiej agresji. Dlatego obecnie obowiązujący kompromis jest rozwiązaniem, który zdecydowanie popieram i akceptuję. I w takim razie pytanie trzecie, także identyczne do trzech panów. Morawiecki i Kaczyński przedstawiają piątkę PiS na 100 dni po wyborach. Ja przypomnę, w ciągu pierwszych 100 dni zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dotyczące małego ZUS-u, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. No i teraz pytanie do panów. Która z wymienionych propozycji jest waszym zdaniem najbardziej, a która najmniej potrzebna? Pan poseł Włodzimierz Bernacki. Oj, to dla polityków nie powinno się zadawać tego rodzaju pytań. Dlaczego, że to jest takie pytanie, czy nie wiem, czy co jest smaczniejsze, prawda? Czy herbata, czy kawa, czy może jeszcze inny napój, na przykład czysta woda. A jak pan odpowie na to pytanie? Jak pan spróbuje odpowiedzieć? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta piątka nie jest piątką przypadkową. To rzeczywiście jest jak gdyby połączenie tych wszystkich kwestii, tych wszystkich problemów, które najczęściej pojawiały się w trakcie naszych spotkań z wyborcami. Stąd nie można ich od siebie oddzielać i wszystkie pięć punktów musimy traktować nad wyraz poważnie i to jest w mojej opinii czymś niezbędnym i koniecznym, bo mamy tutaj to, co związane jest z opieką zdrowotną, z profilaktyką i każdy, kto nie tylko korzysta z pomocy opieki zdrowotnej, ale również każdy, kto pracuje w systemie opieki zdrowotnej, przyzna, że ten system profilaktyki no, powinien być rzeczywiście wdrożony i on jest niezbędny. Jeśli każdy z nas mieszka w takim czy innym miejscu i to miejsce jest miejscem określonym, jest miejscem czy wielkomiejskim, czy małomiejskim, miasteczkowym, czy dać przykład Tarnowa, ale dać przykład mojego Nowego Brzeska, to wszędzie ten aspekt rozpoczęcia procedury obwodnic jest niezbędny. I czas się skończył. Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada na to samo pytanie. Pani redaktor, ja szanuję bardzo, szanowni państwo, programy naszych konkurentów, ale będę mówił o swoim, bo ja wiem, co jest dzisiaj najbardziej potrzebne do zrobienia. To jest pierwsza sprawa, reforma służby zdrowia, zwiększenie dostępności do służby zdrowia. I cieszę się, że akurat udało się naszym komitetom, te, które dzisiaj są reprezentowane tutaj w studiu, podpisać pakt na rzecz służby zdrowia. I obiecuję jako lekarz, nie jako polityk, jako lekarz, że będziemy go wprowadzać niezależnie, czy będziemy współrządzić, czy będziemy w opozycji,
Trzeba zwiększyć dostępność do służby zdrowia, podnieść nakłady finansowe do 6,8% PKB. My też wskazujemy źródło finansowania. To ma być finansowane z przesunięcia składki rentowej. Zwiększamy limity przyjęć na uczelnie wyższe, na kierunki medyczne. Podnosimy pensje ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, rezydentów, lekarzy o 30%. Profilaktyka, prewencja, europejski standard leczenia, szczególnie chorób onkologicznych. To jest pierwszy ponadpolityczny wniosek. Druga sprawa to jest emerytura bez podatku, bo emeryci przy rosnących cenach potrzebują dzisiaj ulgi od państwa, a nie zdzierania kolejnej daniny, kolejnego podatku. Dobrowolny ZUS, żeby się przedsiębiorczość mogła rozwijać. Jesteś w stanie płacić ZUS? Możesz, to jest twoja decyzja, płacisz. Masz branżę sezonową? Jesteś w trudnej sytuacji, nie płacisz tego ZUS-u ze świadomością, ile musisz odłożyć na minimalną emeryturę. To są te trzy pierwsze, choć bardzo ważne tematy. I czas się skończył, panie pośle. Jacek Pająk na to samo pytanie odpowiada. Pewnie mile byłoby widziane, gdybym kontestował pomysły rządzącej partii, ale tego nie zrobię, bo uważam, że każda z tych rzeczy jest potrzebna. Ale chcę powiedzieć tak, że to jest katalog niepełny. To dzisiaj, gdybyśmy mieli analizować potrzeby Polski, to one pojawiają się w tak wielu obszarach, że trudno w tym tylko i wyłącznie ograniczonym liczbie 5 pomysłów, projektów, obszarów priorytetowych znaleźć te najistotniejsze. Oczywiście, że absolutnie uważam, że bezwzględnie dzisiaj priorytetem numer 1 i tu nic odkrywczego nie będzie. Dla Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim dla państwa polskiego, dla naszych mieszkańców jest opieka zdrowotna i to jest absolutny priorytet. Absolutnie też podpisuję się pod tym, co pan prezes i też pan poseł powiedzieli, że to jest taki obszar nas łączący. I podpisy przedstawicieli wszystkich komitetów rozsądnie podchodzących do spraw państwowych w tym obszarze potwierdzają tą naszą dobrą wolę. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę również na inne obszary, które się tutaj nie pojawiają, a które w mojej ocenie, szczególnie w dzisiejszej trudnej sytuacji międzynarodowej Polski, bo trudno ją nazwać łatwą, niezależnie od tego, że wielki brat zza oceanu nas wspiera i poklepuje po ramieniu, ale poklepuje nas dopóki kupujemy. Ostatnia sytuacja z poparciem Donalda Trumpa dla Kurdów znajdujących się na terenie Syrii, no, okazało się, że nagle przyczyną wycofania poparcia dla Kurdów okazało się, że nie wspierali Amerykanów w lądowaniu w Normandii. No to jest absurd. Bezpieczeństwo narodowe powinno również być jednym z tych obszarów, który jest dla nas priorytetem. Czas się skończył. A przed nami runda druga, czyli wzajemne pytania państwa do siebie. W układzie Włodzimierz Bernacki zadaje pytanie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, a potem Jackowi Pająkowi. Władysław Kosiniak-Kamysz pyta Włodzimierza Bernackiego, a potem Jacka Pająka. I Jacek Pająk pyta Włodzimierza Bernackiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Panowie, dla porządku tylko przypomnę, że czas na zadanie pytania to jest 30 sekund i czas na odpowiedź 1,5 minuty. Włodzimierz Bernacki zadaje pytanie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Bardzo proszę. Panie prezesie, to mam pytanie dotyczące tego, co ostatnio pojawia się w debacie politycznej, a dotyczy dopłat dla rolników. Otóż zarówno wiemy, że te dopłaty są określane przed ustaleniem ram finansowych i tak się stało, że i przed tą wcześniejszą ramą finansową i tą, która ciągle w niej jesteśmy do końca 2020 roku, no, Polskie Stronnictwo Ludowe było współrządzące. Dlaczego stało się tak, że nie udało się ustalić wyższych dopłat? Czas się skończył. Po pierwsze, chyba przed tą pierwszą perspektywą, to rząd Kazimierza Marcinkiewicza negocjował. Nie. SLD, PSL. To było przystąpienie do Unii, tak. A później był rząd Kazimierza Marcinkiewicza, który kolejny budżet negocjował. Ale jedno jest pewne. W 2015 roku Beata Szydło w lipcu obiecuje zrównanie dopłat z francuskimi i niemieckimi. Nic w tej sprawie się nie wydarzyło, panie pośle, przez te 4 lata. Nie wysłaliście nawet żadnego wniosku. Ba, minister Ardanowski powiedział ostatnio na zamkniętym spotkaniu, że wnioski, że te pieniądze, które my wynegocjowaliśmy, leżą nieobrobione latami, że rolnicy już nie pamiętają, na co wnioski składają, że zagrożone są pieniądze publiczne. My wynegocjowaliśmy poziom średni europejski. Jeszcze przesunęliśmy, mając 30 posłów w rządzie, część środków z drugiego filara na pierwszy, na dopłaty bezpośrednie, żeby wynosiły 240 euro do hektara. Dziś mówimy, że trzeba to zwiększyć do 1000,
1200 zł. I to jest zadanie dla pana komisarza Wojciechowskiego, bo po 4 latach, mając samodzielną większość, mając wszelakie możliwości zrealizowania swoich obietnic, nie spełniliście tego. Jest ten poziom, który my wynegocjowaliśmy i ani złotówki, ani euro więcej. A są inne zaniedbania w obszarze rolnictwa, dotyczące choćby spraw wykorzystania środków na rozwój gospodarstw wiejskich. I to trzeba jak najszybciej uporządkować. Włodzimierz Bernacki zadaje pytanie Jackowi Pająkowi. Tu z całą pewnością nie wykorzystam 30 sekund. Prosiłbym pana o ustosunkowanie się do taśm Sławomira Neumanna i tych treści, które tam odnajdujemy. Ja miałem już okazję do tego się ustosunkowywać, oczywiście będąc pytany przez inną osobę i mam bardzo stabilne przekonanie w tym zakresie. Mianowicie uważam, że język, który tam był użytkowany, jest językiem, właśnie się zastanawiam, czy użyć określenia nieparlamentarnym, biorąc pod uwagę dynamikę zmiany zachowań parlamentarzystów w ostatnich latach, więc chyba mieści się to w określeniu językiem parlamentarnym. Co wcale nie, no musimy zaprotestować tutaj z panem posłem. To, że musicie, to ja na to liczyłem, panie pośle. Ale mówiąc wprost, to jest język, który nie powinien w debacie publicznej się pojawiać, ale on się pojawił w rozmowach indywidualnych. Ja takiego języka nie pochwalam. Uważam, że co więcej, ten język nie powinien być narzędziem do formułowania pewnych celów i misji i zadań politycznych. To po pierwsze. Po drugie, kto z nas, nawet tutaj obecnych, jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Ja staram się w momentach emocjonalnego wzburzenia używać co najwyżej określeń motyla noga, ale nie zawsze mi się to udaje. Natomiast pan profesor chyba dotknął innej zupełnie tutaj kwestii. Kwestii związanej z pewnym mechanizmem zarządzania państwem i partią. Partią również i uważam, że tego typu rzeczy zdecydowanie zasługują na odcięcie się od nich. Ja ich nie pochwalam i absolutnie tego typu metod nie stosuję i stosował nie będę. Władysław Kosiniak-Kamysz pyta Włodzimierza Bernackiego. Panie profesorze, mówicie, że jesteście wiarygodni. Część programów udało się zrealizować, ale przypomnijmy te, które nie zostały wprowadzone. Nie ma wyższej kwoty wolnej od podatku, nie ma likwidacji NFZ-u i skrócenia kolejek do lekarzy, nie ma narodowego holdingu spożywczego, nie ma właśnie podniesionych dopłat, nie ma miliona samochodów elektrycznych oraz 100 tysięcy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Czy nie zasługują nasi wyborcy na trochę uczciwości, pokazanie, że nie wszystko się udało? Czas się skończył. Mam tylko 90 sekund, więc na pewno zabraknie mi czasu, aby wyliczyć wszystkie te punkty programu, które udało się zrealizować. Więc po pierwsze program 500+, po drugie przywrócenie wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet, a więc jego obniżenie. Wszystko to, co związane również z podniesieniem płacy minimalnej, zarówno jeśli chodzi o stawkę godzinową, jak i płacę minimalną. Podniesienie minimalnej emerytury. Obniżenie stawki CIT do najniższej, jaka w ogóle była nie przypominam sobie niższej. To jest również wprowadzenie tych punktów programu, które istotne i ważne, a więc reformy oświaty, a więc przywrócenie szkoły ośmioklasowej i wreszcie liceum, które ma mieć charakter liceum ogólnokształcącego, a nie jak wcześniej kursu przygotowawczego do matur. Kolejne kwestie to te związane również z funkcjonowaniem szkoły, a więc wszystko to, co dotyczy chociażby programu Wyprawka, czyli programu 300+. To są te programy, które również dotyczą kwestii podatkowych, a więc do 26 roku życia podatek jest zerowy, czyli PIT dla osób do 26 roku życia. Kolejne kwestie to, co związane jest z uszczelnieniem systemu VAT, a więc przysporzenie do budżetu ponad 200 miliardów złotych. Do Jacka Pająka. W
widać, że nie było odpowiedzi na moje pytanie, bo wiele rzeczy się nie udało zrealizować. Pan poseł wybiórczo potraktował program. Nie, ja pokazałem, bo nie ma tego szans pokazać w telewizji rządowej, ale tutaj jest powiedzieć prawdę, że nie wszystko zostało zrobione i trzeba wiele jeszcze naprawić. Ale przynajmniej teraz do pana dyrektora Pająka. Zajmował się pan rynkiem pracy i to jest sfera niezwykle ważna. Dziś przedsiębiorcy polscy potrzebują rąk do pracy. Jak kształtować szkolnictwo zawodowe? Jak przygotowywać do pracy pracowników? Prosimy o odpowiedź. Dzisiaj kwestia rynku pracy. Chyba nie ma takiej jednowymiarowej, jednozdaniowej odpowiedzi, żeby narastające problemy w tym obszarze rozwiązać. Pan minister sobie z tego doskonale zdaje sprawę, bo też, o ile sobie dobrze przypominam, mieliśmy okazję niejednokrotnie na ten temat rozmawiać i tutaj pogłębiona analiza nie może się sprowadzić tylko i wyłącznie do systemu edukacji. Ten system edukacji, który dzisiaj po tej deformie edukacji zaczyna się zarysowywać, pewnie w bólach będzie się dostosowywał do potrzeb pracodawców, ale też do potrzeb pracowników, bo musimy pamiętać, że w tym systemie nie ma tylko jednej strony. To dzisiaj mówienie o zapotrzebowaniu tylko na ręce pracy uprzedmiotawia pracownika. Tak też nie możemy na to spoglądać. Ale dzisiaj rynek pracy to na pewno znacznie więcej niż tylko i wyłącznie system edukacji. Musimy brać poprawkę na procesy demograficzne. Tutaj zmiana systemu emerytalnego na pewno jest tym elementem, który trzeba brać w tej kalkulacji pod uwagę. To kwestia dzisiaj już wyraźnie zdiagnozowanego oddziaływania 500+ w postaci dezaktywizowania kobiet na rynku pracy. To też pewnie wymaga znacznie większego parametru czasowego niż tych kilkanaście sekund, które mi zostało do końca wypowiedzi. To kwestia postępującej automatyzacji technologii 5G, która wchodzi na rynek, lada chwila, internet rzeczy, też będzie elementem, który będzie na ten rynek pracy wpływał. Nie ma jednowymiarowej odpowiedzi, sprawa jest skomplikowana i wymaga naprawdę kolejnego, chyba ponadpartyjnego porozumienia. Jacek Pająk, który pyta Włodzimierza Bernackiego, a potem Władysława Kosiniaka-Kamysza. Panie profesorze, nie ukrywam, że ze względu na pewne osobiste doświadczenie życiowe, edukacyjne, ale i pewną trochę młodzieńczą pasję, nie będę pana pytał o problemy strażaków, bo to Wojtek chciał zostać strażakiem, a Jacek swojego czasu chciał zostać żołnierzem. Kwestie, szczególnie w dzisiejszym czasie, kwestie obronności, kwestie bezpieczeństwa państwa są mi bliskie. Proszę powiedzieć, jak by pan się ustosunkował do ostatnich decyzji dotyczących chociażby zakupu samolotów F-35? Znaczy, obejmując 4 lata temu władzę w Polsce, obóz Zjednoczonej Prawicy stanął przed bardzo poważnym wyzwaniem, ponieważ ten system, w którym funkcjonowaliśmy, był systemem traktującym zagrożenie zewnętrzne jako coś wyjątkowo iluzorycznego. Co więcej, zastaliśmy sytuację, w której wiele kontraktów dotyczących zakupu uzbrojenia miało charakter polityczny, nie miało charakteru, który powodowałby, że te zakupy powinny być w ten czy inny sposób realizowane, bo one tak naprawdę nie gwarantowały naszego bezpieczeństwa. Po trzecie wreszcie doszło do sytuacji, czy mieliśmy do czynienia z sytuacją właściwie nie tylko demobilizacji, ale właściwie sytuacji, w której Wojsko Polskie znajdowało się w zupełnej rozsypce. A więc po pierwsze zdecydowaliśmy o tym, aby na zupełnie nowy sposób rozbudowywać system obrony, gwarantowania bezpieczeństwa narodowego, ale również wzmocniony o bardzo bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a więc doprowadzenie do sytuacji, w której rzeczywiście te wojska nie znów w sensie idei, ale w sensie faktycznym znalazły się na terytorium Polski. I również zakupy, tak. Uważam, że zakupy sprzętu są tutaj niezbędne, konieczne, a dobór jest uwarunkowany umowami międzynarodowymi. I pytanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. 5 sekund jednak pozwolę sobie małego komentarza. Przypomnę, że miało być 50 karakali, a zostało, i dobrze pamiętam, chyba bodajże 4 czy 2 Black Hawki zakupione. No a karakale nie latają. Black Hawki też nawet jest wyliczony i reglamentowany. Panie prezesie, panie pośle, panie ministrze. Dwa zdania może na temat tego, bo
wierzę głęboko w merytoryczne przygotowanie PSL-u do obszaru związanego z rolnictwem. Jak poprawić, usprawnić, przyspieszyć działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? To jest problem dzisiaj. No to jest problem, który w szczerości na zamkniętym spotkaniu powiedział minister Ardanowski, bo publicznie jak wychodzi, to mówi, że wszystko jest w najlepszym porządku. Niestety dokonano zmian personalnych, kadrowych, takiej czystki kadrowej, która spowodowała, że ta agencja przestała funkcjonować. Latami nie są rozpatrywane wnioski. Tysiące wniosków nieobrobione, pieniądze publiczne zagrożone. To są słowa ministra Ardanowskiego, nie moje. Więc trzeba po pierwsze, będzie w kolejnym Sejmie przeprowadzić gruntowną kontrolę tego wszystkiego, co się działo, czy nie zostały zmarnowane pieniądze publiczne. Trzeba będzie doprowadzić do zadośćuczynienia rolnikom, którzy oczekują od wielu, wielu miesięcy na wypłatę tych pieniędzy. Trzeba sprawić, żeby rozstrzygali i decydowali eksperci, a nie nie politycy, nie ci, którzy tylko mogą się poszczycić legitymacją dzisiaj partii rządzącej. W rolnictwie jest wiele problemów. To jest problem jeszcze dostępności do wody. Te zmiany klimatyczne powodują, że na to musimy w kolejnej kadencji postawić. Trzeba odblokować handel ze wschodem, bo to nie jest w porządku, że tony węgla z Rosji wjeżdżają do Polski, a polskie jabłka tam nie jadą. Do tego jest potrzebne skuteczne zarządzanie w rolnictwie. Trzeba wprowadzić fundusz stabilizacji dochodów rolniczych i trzeba w Europie osiągać cele, a nie tylko wymachywać szabel. I czas się skończył. Przed nami runda trzecia, czyli podsumowanie dyskusji. Macie panowie na to czas 1,5 minuty. Jako pierwszy poseł Włodzimierz Bernacki. Szanowni Państwo, stajemy rzeczywiście przed bardzo ważnym momentem w historii naszego państwa, to jest wyborami, które tak naprawdę będą rozstrzygały i decydowały o tym, czy ostatnie 4 lata dokonań, które były udziałem nie tylko, no przede wszystkim nas wszystkich, ale przede wszystkim obywateli, jako beneficjentów naszego programu politycznego, czy ten program będzie realizowany w ciągu najbliższych 4 lat, czy też ten program zostanie odrzucony i zostaniemy narażeni znów na pewne niedogodności. Pewne niedogodności to mało powiedziane, a więc zostaniemy narażeni na to, że te podstawowe programy, które zostały zrealizowane, zostaną państwu, obywatelom Rzeczypospolitej zabrane. To również to wszystko, co związane jest z naszym bezpieczeństwem, nie tylko wewnętrznym, ale również bezpieczeństwem zewnętrznym. Jeśli państwo zdecydują i obdarzą zaufaniem Prawo i Sprawiedliwość, to my jako obóz rządzący gwarantujemy to bezpieczeństwo nie tylko w wymiarze społecznym, ale również w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym, ale również i w wymiarze militarnym. Ten dzień 13 października jest dla nas wszystkich ważny, dla państwa szczególnie jako wyborców. Macie szansę ocenić te nasze dotychczasowe 4 lata poseł i również wskazać przyszłość. Władysław Kosiniak-Kamysz. Drodzy Państwo, po pierwsze dziękuję współuczestnikom tej debaty za taką normalną rozmowę, na spokojnie. To pewnie charakter radia, ale też charakter osób, które siedzą przy tym stole. Taka Polska jest możliwa, Polska, której będziemy odbudowywać wspólnotę narodową, w której połączymy Polaków, która wyzwoli się z ciężkiej choroby nienawiści, ale trzeba wybrać tych, którzy są w centrum politycznym, którzy chcą łączyć, a nie dzielić, budować mosty porozumienia, a nie mury podziału. Ja bardzo zachęcam do głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to jest głos na emeryturę bez podatku, na dobrowolny ZUS, dostępną służbę zdrowia, zieloną energię, zerowy VAT na zdrową żywność. Ale to też jest głos za tym, żeby w Szczucinie powstał filia Instytutu Chorób Płuc, bo trzeba przeprosić pokolenia, które mieszkają w Szczucinie i cierpią przez azbest. To jest głos za tym, żeby w Tarnowie zatrzymać młode osoby przez program Własny Kąt, który umożliwia wzięcie kredytu i zakupienie mieszkania, czy to na rynku pierwotnym, czy wtórnym. To jest głos za tym, żebyśmy dokończyli modernizację drogi 73, nie tylko budowę obwodnicy w Dąbrowie Tarnowskiej, ale przede wszystkim modernizację tej drogi, która jest bardzo potrzebna. To jest budowa żłobków, przedszkoli, to jest to, co się udało
zrobić i kontynuacja tego, co robią dzisiaj rządzący. Głos na PSL to jest szansa na to, żeby było w Polsce naprawdę normalnie. Były starosta Bocheński i trójka na liście Koalicji Obywatelskiej Jacek Pająk. Szanowni Państwo, 13 października będziemy dokonywali fundamentalnego wyboru z punktu widzenia naszych szans na rozwój, ale też pewnie naszych praw i wolności. Dzisiejsze państwo to państwo, które kreuje sobie monopol na decydowanie o losie jednostki. To państwo, które mówi, że czy to poprzez Pegasusa, czy to poprzez zdalnie sterowany przez ministra sprawiedliwości i w jednej osobie prokuratora generalnego system, mamy prawo decydować o tym, co się dzieje z obywatelami. Bardzo wyraźnie to widać, jak w soczewce. W przypadku, chociażby wypadku pani byłej premier Szydło, gdzie dzisiaj obserwujemy, jak różnego rodzaju liczne dowody z przebiegu tego zdarzenia giną w sposób zupełnie przypadkowy, są niszczone lub pojawiają się i takie informacje podrabiane. To państwo, które zarządza ludźmi, a nie tworzy im możliwości do rozwoju. Z drugiej strony, głosując na Koalicję Obywatelską, macie państwo okazję do tego, żeby czuć się wolnymi i tam, gdzie to jest możliwe, państwo powinno nas wspierać, ale nie nas wyręczać. Od tego są wspólnoty samorządowe, od tego są samorządy lokalne. Jako doświadczony samorządowiec mówię tak, samorządy lokalne i mądrość obywateli, którzy w tych samorządach funkcjonują, pozwala na pokazanie tego potencjału. Państwo ma nie przeszkadzać, państwo ma wspierać, a nie wyręczać. To była debata parlamentarna, debata wyborcza w RDN. Bardzo po pierwsze państwu dziękuję. Dziękuję państwu obecnym w studiu. Dziękuję naszym słuchaczom, panom. Mam nadzieję, że ta debata, ta dyskusja pomogła podjąć decyzję, na kogo głosować w najbliższą niedzielę 13 października. Dodam tylko, że w takim składzie spotkamy się równo za tydzień, ale już w powyborczych komentarzach. Za stołem realizatorskim Rafał Huszno, technicznie Katarzyna Antosz i Hubert Motyka. Przed mikrofonem Dorota Kunc. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy na wybory. Tak jest, to jest wspólne zaproszenie. Tak jest.